Cześć kochani, z tej strony Shetty i dzisiaj przychodzę do was z pogadanką na temat trylogii Grisha. Słuchajcie, wpadłam na pomysł, żeby podzielić ten film na dwie części. A to dlatego, że w pierwszej chciałabym ogólnie wam powiedzieć na temat moich odczuć dotyczących tej trylogii. Natomiast w drugiej, sorry, nosi mnie niemiłosiernie, więc ja muszę sobie trochę pospoilerować. Muszę wylać swoje wszelkie smutki i żale, ale żeby nie robić, wiecie, nieprzyjemności komuś, kto jeszcze tej serii nie czytał, dlatego teraz skupimy się tylko i wyłącznie na samej fabule, na warsztacie autorki, a potem zrobię takie oddzielenie tego wszystkiego i porozmawiamy sobie, właściwie no ja porozmawiam sobie, będę wydawać swoje smutki i żale w tej drugiej części filmu. No i dobra, zacznijmy. Mamy trzy tomy, mam już pierwszy akurat w nowym wydaniu, ale no zacznijmy od tego pierwszego, czyli Cienie Kości. Słuchajcie, ja tą książkę czytałam, no właściwie chyba chwilę po jej premierze i była dobra, poprawna, no może coś więcej niż przeciętna, ale nie była to książka na tyle wyjątkowa, żebym od razu chciała się koniecznie zaznajomić z kolejnymi tymi dwoma tomami. Natomiast niedawno nadarzyła mi się okazja, żeby sobie tą książkę odświeżyć. Tak też zrobiłam. I słuchajcie, ona nadal była po prostu okej. No nic wyjątkowego, nic specjalnego. Więc no... cóż, no takie życie, tak? Natomiast no, skusiłam się, żeby jednak zakończyć tę trylogię i sięgnęłam po Szturm i Grom, czyli drugi tom, i Ruinę i Rewoltę, czyli tom trzeci. I słuchajcie, to co się tam dzieje, to już jest ogień. Naprawdę, te dwa tomy w porównaniu w ogóle do tego pierwszego, no to jest taka ogromna przepaść. To jest niesamowite, bo autorka stworzyła bardzo oryginalny świat i już ta sama oryginalność sprawia... Hinata, nawet mi się nie waży dotykać tego aparatu, chodź tu. Wybaczcie. No i sama ta oryginalność sprawia, że ta seria zasługuje na uwagę, bo czegoś takiego jeszcze nie było w żadnym fantazy. Nie było Griszów, nie było Darklinga, nie było Przyzywaczki Słońca. Miał. Akcja rozgrywa się w takim no, fantastycznym świecie. Mamy głównie Rawkę. No i tutaj król, który panuje tą Rawką, no nie jest zbyt dobrym władcą, nie okłamujmy się. Mało mu mądrości w głowie siedzi. I właściwie taką bardziej chyba władzę mi się wydaje sprawuje Darkling i druga armia. Natomiast Darkling, no jak sama nazwa wskazuje, on ma niecne zamiary wobec całej Rawki. I w tym wszystkim znajduje się młoda dziewczyna Alina Starkow, sierota, wraz ze swoim przyjacielem Malem. Okazuje się, że dziewczyna też jest Griszą i ma niepowtarzalną zdolność przyzywania światła słonecznego. Więc jest to tak... przeciwieństwo mocy Darklinga, który włada ciemnością. I Darkling widzi w niej w końcu nadzieję. Nadzieję na to, że uda mu się spełnić wszystkie jego cele, jego plany. No i tak to się wszystko toczy. Nie będę wam tutaj do końca opowiadać, co się dzieje, ale no kolejne tomy to jest po prostu istna bitwa, wojna, rozlew krwi. Po prostu no, jest coś niesamowitego. To, w jakim kierunku podąża ta seria, jest po prostu świetne. Naprawdę. I Bardugo potrafi na każdym kroku zaskakiwać, naprawdę. Ona robi takie plot twisty, że to jest niesamowite po prostu. Czytasz, czytasz, czytasz i nagle dzieje się coś takiego w ogóle, że nie idzie tego ogarnąć swoim umysłem. To jest tak zaskakujące, tak nieprzewidywalne, że no to jest naprawdę kolejna ogromna zaleta tej całej trylogii, że ona wciąga, że zachwyca, naprawdę, ona wzrusza. Słuchajcie, ja nie ukrywam, że ja tak. W drugim tomie gdzieś tam zaczęłam płakać. Tak, mimo wszystko zdarza mi się, mam uczucia. A w trzecim, no to pokałam żywnymi łzami. Naprawdę, tu jest tyle
Znaczy, nie wiem, czy mogę mówić o brutalności, ale autorka naprawdę, ona nie boi się zabijać bohaterów, nawet tych ulubionych. Ona nie boi się rzucać im kłód pod nogi. Ona robi takie rzeczy, że to jest po prostu nie do pomyślenia, że można tak traktować swoich bohaterów, bo oni się znajdują w całkowicie beznadziejnej sytuacji. Ale wszelkie jej pomysły, jakie ona ma w głowie, ta autorka, to jest naprawdę coś genialnego. Ona potrafi to tak umiejętnie wpleść w tą fabułę, że czyta się to świetnie. Ma naprawdę super język, taki barwny, plastyczny. Jak się czyta tą trylogię, to po prostu się wędruje po tej Rawce wraz z bohaterami, widzi się to wszystko swoimi oczami i to jest niesamowite. Natomiast problem, właściwie nie problem. No ja nie do końca polubiłam główną bohaterkę. Znaczy, to nie jest tak, że ja jej nie lubię, denerwuje mnie, irytuje. No dobra, irytuje mnie. Dobra, bardzo mnie irytuje. Wiecie, ja lubię silne bohaterki. Takie hard, które każdego po prostu, nie wiem, skopią mu tyłek i w ogóle. A Alina Starkow, ona jest przeżywaczką słońca, słuchajcie. Ona ma niesamowitą moc, potęgę. Mogłaby być takim kozakiem, że to jest po prostu niesamowite. A ona się boi. Ona wiecznie robi z siebie taką udręczoną sierotę, jak to jest niepewna swojej wartości, jak to w ogóle życie jest niesprawiedliwe. Tu się boi, tu tego nie chce, tutaj tak nie można. I no to na dłuższą metę bywa męczące, bo ja czegoś takiego nie lubię, ale w tym tomie ona w końcu dojrzewa. Ona w końcu wie, że ona ma power, że ona może zrobić wszystko. Nawet jeżeli wymaga to największych poświęceń. No i tak, to wymaga największych poświęceń, jak się okazuje. Więc no, niestety. Co do innych bohaterów, no moim idolem jest Darkling, to chyba nikogo nie zdziwi. Jest genialny jako czarny bohater, naprawdę. Bardugo tak świetnie go wykreowała, ten człowiek jest niesamowity, słuchajcie. W nim jest taka siła, potęga, taki magnetyzm. To jest, wiecie, jak on by wszedł na przykład do jakiegoś pomieszczenia, to wszystkie oczy od razu na niego. On po prostu emanuje czymś tak niesamowitym. Z jednej strony jest bezwzględny, okrutny, bo jest, naprawdę. To, do jakich czynów on się porywa, no to jest koniec, naprawdę. Typowy czarny bohater, taki, wiecie, nie będę mówić dosadnie, bo chciałabym uniknąć przekleństw, ale jest naprawdę świetny. No i jest czarujący, no nie okłamujmy się, wszyscy kochamy złych chłopców, w tym Darklinga. Jest jeszcze Maal, to jest, no to nie będzie spoiler, jak powiem, że to jest główna miłość Aliny, gdzie to jest jej przyjaciel z dzieciństwa, ona jest w nim zakochana do szaleństwa od zawsze. I wiecie, co jest dobre w tej serii? Że tutaj... No nie do końca są takie trójkąty miłosne, czy nawet czworokąty i nieważne. Bo jasne, pojawiają się gdzieś tam takie ewentualne romanse. Ale to wszystko są takie, wiecie, konszachty polityczne i tym podobne. Natomiast fajne jest to, że ta główna bohaterka jest pewna swoich uczuć, że ona i Maal wiedzą, czego chcą. I to jest dobre. Maal jest takim typowym dobrym chłopcem. On jest sympatyczny, miły, kochany. No co? Jest sympatyczny, miły, kochany. Słuchajcie, Hinata chyba chce nagrywać ze mną. No i widzisz, i teraz mnie wyrywałeś z rytmu, misiu. A, dobra. Jest jeszcze Sturmhund. To jest korsarz, taki wiecie, zawadiaka, bajerant. No jest super, naprawdę jest po prostu moim numerem dwa po Darklingu. Jest genialny. Jest też wielu innych bohaterów. Oni są wszyscy bardzo dobrze wykreowani. Bardugo naprawdę świetnie tworzy swoje postacie i to jest super w tej trylogii również. Dlatego naprawdę można ich lubić, można ich nienawidzić. Tutaj macie dowolność, ale naprawdę są bardzo, bardzo dobrze wykreowani. Fabuła jest wciągająca, czyta się to szybko, przyjemnie. Jest mnóstwo tych plot twistów, jest mnóstwo emocji, naprawdę jest ich nadmiar, słuchajcie. Ale to pewnie będę bardziej się tutaj uzewnętrzniać w tej drugiej części spoilerowej. Natomiast sama trylogia, ona jest naprawdę dobra. Ja nie sądziłam, słuchajcie, że ta trylogia mnie tak urzeknie, że ona mnie w ogóle tak sieknie, że ja tak ją będę przeżywać, że tak się w to wszystko wczuję. I zakończenie? Ja jestem debilem, wiecie, bo ja sobie zaspoilerowałam wiele elementów z tej trylogii w internecie i to było głupie. Bo ja byłam przygotowana, ja wiedziałam, jak to się skończy. I tak, no okej, wiedziałam, że to się musi tak skończyć. Ale samo zakończenie, słuchajcie, ono jest ładne. Ono jest naprawdę takie piękne, takie bajkowe, znaczy no bajkowe. Może nie bajkowe, ale jest takie, takie jak powinno być właśnie, że czytelnik zamyka tą ostatnią kartkę i ma uśmiech na twarzy. Mimo tego wszystkiego, co się działo wcześniej, tego żalu, tej rozpaczy, tego smutku, to zamykając ostatnią stronę Ruiny i Rewolty, naprawdę ma się poczucie takiego spokoju, takiej swobody i takiego uśmiechu. Dlatego, jeżeli jeszcze nie czytaliście tej trylogii Grisha, to ja wam serdecznie ją polecam. Naprawdę, słuchajcie, jest świetna. Pierwszy tom wypada
tak sobie, ale kolejne i całość wypadają naprawdę genialnie. I ja wiem, że Bardugo właściwie chyba bardziej zasłynęła w Polsce szóstką Wron. Tak mi się wydaje, że ta szóstka Wron miała większy boom niż cała trylogia Grisha. Nie wiem dlaczego, szóstki Wron jeszcze nie czytałam, na pewno to zrobię, bo mam ich szóstkę Wron i Królestwo Kanciarzy. Nawet gdzieś tutaj nie wiem, czy je widać. Widać. To dosyć rozpoznawalne książki. Ale słuchajcie, tą trylogię naprawdę serdecznie polecam, bo jest genialna. Jest po prostu świetna. Dlatego naprawdę myślę, że powinniście się z nią zapoznać. I jeżeli chodzi o tą taką ogólną recenzję, to by było na tyle. Więc teraz, jeżeli ktoś czytał tą trylogię i chciałby się zapoznać z moimi bardziej głębszymi odczuciami, to zapraszam do dalszej części filmiku. A jeżeli nie czytaliście, to oczywiście zachęcam, musicie to koniecznie nadrobić. I no nie, nie mówię jeszcze cześć, no bo będzie druga część filmiku, ale tym, którzy nie będą jej oglądać, no dobra, to się pożegnam. Cześć! I słuchajcie, przechodzimy do drugiej części filmiku na temat trylogii Grisha. I to będzie chaos, słuchajcie, to będzie chaos, bo ja tutaj płakałam, ja się denerwowałam, ja miałam ochotę rzucić tą główną bohaterką o ścianę po prostu. Ta laska mnie tak denerwowała pewnymi momentami, że wiecznie mal, wiecznie jestem nieszczęśliwa. Boże, ile można tego słuchać, słuchajcie, to jest po prostu, ja nie wiem, no jakbym ją rozszarpała. To miał być kozak, przyzywaczka słońca, mogłaby każdemu rąbnąć tym światłem po oczach i by się skończyło. A to no, no robi z siebie sierotę, no robi. I w ogóle ja nie wiem, czemu ona wybrała Mala, a nie Darklinga. W ogóle ona mogła zostać, słuchajcie, królową, bo pojawia się tutaj postać też właśnie tego korsarza, to tak naprawdę z Mikołaj Lansow, czyli następca tronu Rawki, Benkart, ale no nieważne, następca tronu i on jej proponuje koronę, szmaragdy i dobra, ja nie jestem materialistką, bo nie o to tutaj chodzi, ale no sorry, ale Darkling i Sturmhund to w ogóle w porównaniu do Mala, no to oni są ogień, a Mal to jest taka, no, no dobry chłopiec i tyle, no i co nam z tego przyjdzie? No super szczęśliwe życie, fajnie, że im się udało. Ja bym wybrała Darklinga, bo no Darkling jest słuchajcie tutaj najlepszy i no ja całym sercem go pokochałam. I Jezu, jak mnie to bolało, że on umarł. Ja, Boże, nie. Ja czytałam tą Ruinę i Rewoltę, słuchajcie, i ja wiedziałam, że on umrze, bo ja jestem debilem i sobie wszystko zespoilerowałam. No dobra, nie wszystko, część. I ja wiedziałam, że on umrze i wiedziałam, że to będzie bolesne. I było bolesne, ale słuchajcie, z jaką gracją on umarł. To jest właśnie sedno czarnego charakteru, że on wie, że umiera, wie, że przegrał, ale robi to z gracją. Po prostu robi to z takim przytupem. I wiecie, co znajdę? Przecież ta Alina mimo wszystko, ona coś do niego czuła. To nie było tylko to, że ta ich moc i tak dalej. Mnie się wydaje, że on ją gdzieś tam skrycie pociągał, ale no mal, no olać, tropiciel. Ale naprawdę, Darkling, no to jest ogień. Ale w ogóle śmierć niektórych tutaj bohaterów, no to było straszne. Wiecie, najbardziej chyba też ryczałam, jak umarła matka Darklinga, Bagra, która była nauczycielką Griszów. No to było bolesne, słuchajcie, ta cała scena, jak ona się poświęciła dla reszty. Jak wiedziała, że Darkling jej nie zabije, bo jest jej synem. I to, co tam się wydarzyło. To, jak było tutaj przedstawione, co się wtedy dzieje z Darklingiem. No, cios, duży cios. To było naprawdę. I dalej przeżywam śmierć Darklinga. Słuchajcie, po prostu ja nie wiem, kiedy mi przyjdzie. Bo ja myślę, że on by mógł być spokojnie kolejnym moim książkowym mężem. I właściwie on został moim kolejnym książkowym mężem. Co z tego, że nie żyje? No, najwyżej teraz się będę mianować wdową, no. Trudno, no, ale no, nie wiem, słuchajcie, ta książka, ta seria, no, naprawdę, siekła mnie, to jest niesamowite i nie wiem, nie wiem, po prostu mam chyba kaca książkowego, wiecie, ciężko mi się pozbierać, bo wszystko, co się tutaj dzieje, jest naprawdę niesamowite, ta ich przyjaźń, nawet ta Tolia, Tamar, to, że się okazuje w ogóle, że ten Sturmhund jest księciem Lancowym i w ogóle Lancow no, jest genialny tutaj. I na szczęście, że on nie umarł, słuchajcie, to jest dobre, bo jeszcze jak jego by mi ciachnęli, ale nie, dobra, dalej przeżywam Darklinga i nie jestem w stanie się pozbierać. Alina się zreflektowała, ale naprawdę, słuchajcie, ten motyw, że ona wiecznie jest udręczona, dowiaduje się czegoś, a i tak się boi, tu wymiotuje po użyciu mocy, no to było żałosne.
To, że wybrała Malala, też uważam, że było żałosne, chociaż to ich całe zakończenie, że wiecie, oni zaczęli prowadzić na nowo ten swój sierociniec, w którym się wychowali oboje, dużo utrzymywali ten kontakt z Grishami, no to było piękne na swój sposób. Ale do jasnej cholery, niech mi ktoś wytłumaczy, dlaczego wszyscy autorzy boją się zrobić jakiś taki cios naprawdę, taki porządny. Dobra, już powiedziałam, że tu było dużo ciosów, ale wiecie, o co mi chodzi? Zawsze jest happy end. Ja nie wiem, czy to jest jakaś potajemna umowa z wydawcami, że musi być happy end, bo co, bo się czytelnicy obrażą. Proszę bardzo, bierzemy, Darkling wygrywa, zabija wszystkich, męczy Alinę, znaczy męczy. Alina sama by się o to prosiła, słuchajcie. To jak ona go traktowała i jak nie chciała się temu poddać, czym jest naprawdę, to niech ją zamyka w lochach, ogólnie mnie to wali po prostu. Proszę bardzo, ale to by było takie, patrzcie, jakie oryginalne, nie? Że ten zły wygrywa, on sobie rządzi tą Rawką, wszyscy umierają. Chyba za dużo Szekspira się naczytałam i Antygony. Dobra. Chyba wylałam główne swoje smutki i żale i nie będę już was tym zadręczać. Jeżeli są osoby, które obejrzały tą część i czytały to i mają podobne odczucia, to chętnie je poznam, więc dawajcie znać w komentarzach, tylko oznaczcie wtedy, że jest to spoiler, dobra? Żeby inni po prostu, którzy jeszcze nie czytali tej trylogii, żeby wiedzieli, żeby sobie ten komentarz ewentualnie darować. A jeżeli mieliście inne odczucia i chcielibyście o tym porozmawiać, ewentualnie wyrazić właśnie swoją opinię, nawet tą spoilerową, to chętnie jej poznam, bo domyślam się, że różnie mogło być. Niektórzy mogli Darklinga nie znosić, niektórzy mogą go kochać tak jak ja. Więc naprawdę chętnie poznam wasze opinie, i te spoilerowe, i te niespoilerowe. No i póki co się z wami żegnam. Cześć i dzięki za oglądanie.